Oczywiste, ta kwestia tego przysięgania, ponieważ jesteśmy w zakresie przysięgania, przez chwilę omówiliśmy hipokryzję. Hipokryzję, która polega na tym, że nie zawsze tak jest tak, a nie jest nie, tylko że ta prawda miesza się gdzieś tam z kłamstwem i nie do końca wiadomo, co jest czym. Chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza to, co Pan Jezus mówi w kazaniu na górze na temat, z którego to jest miejsca cytat po prostu. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysięg swoich. No i rzeczywiście tak jest napisane w drugiej księdze Mojżeszowej: nie będziesz fałszywie przysięgał. Ale Pan Jezus mówi coś więcej. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Ja raczej czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest od złego. Bardzo proste. Nie przysięgajcie, Pan Jezus mówi. No, dlaczego mamy nie przysięgać? Ponieważ w swej istocie przysięga jest obietnicą co do przyszłości. Czy my znamy przyszłość? A przysięga małżeńska? No, o tym będziemy mówić jeszcze. Czy my znamy przyszłość? No, z Biblii znam. No, z Biblii tak. Ale czy znamy swoją własną przyszłość? No nie znamy. Oczywiście, że nie znamy, kochani. Więc jak nazwać obiecywanie czegoś na przyszłość? Czym to jest w istocie? Powiedzcie mi, kto jedynie zna przyszłość? Wiadomo, kto jedynie zna przyszłość. Więc w istocie jest to po raz kolejny jakby postawienie samego siebie, przypisanie sobie takich kompetencji czy takich zdolności, które posiada Bóg. Po raz kolejny zahaczamy o bluźnierstwo. Jednak jest pytanie właśnie to, co przed chwilą powiedzieliśmy. Czy można żyć bez przysiąg? W naszym społeczeństwie podstawową przysięgą, którą składamy, są przecież przysięgi małżeńskie. I składamy je jak najbardziej w dobrej wierze przecież. Prawda? No chyba, że ktoś już zakłada, że będzie cudzołożył, tak? Ale normalnie ludzie, kiedy pobierają się, to składają sobie przysięgę wierności aż do grobowej deski, jak się to mówi. Prawda? A w sądzie? W sądzie. W sądzie też się przysięga, tak? W wojsku. Nie można być żołnierzem, nie przysięgając wierności ojczyźnie oraz bronienia jej, jak tam jest dokładnie, nie wiem, ale chyba aż do własnego, do położenia własnego życia. Nie? Powiedzcie mi, czy jadąc od końca, czy żołnierz może być pewny tego, że dotrzyma swojej przysięgi? Przede wszystkim żołnierz nie powinien być chrześcijaninem. Powinien. Ja nie znajduję takiej nauki w piśmie. Może być. Ja bym chciał, żeby wszyscy żołnierze byli chrześcijanami. Czułbym się bezpiecznie. Czy żołnierz może być pewny tego, że dotrzyma swojej przysięgi? Nie może być pewny. Nie może być pewny. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach wywiady dysponują takimi jakimiś środkami psychotropowymi, metodami przesłuchań. Nie dotrzymasz tajemnicy. Powiedz mi, kiedy się jest młodym, to wszystko takie się wydaje proste.
To jest oczywiste, że kiedy kocham swoją żonę, to na pewno dotrzymam jej wierności. Albo kiedy kochasz swojego męża, na pewno dotrzymasz mu wierności. Na pewno możesz być tego pewien czy pewna? Możesz być pewna? Możesz być pewien? Możesz być pewnym jedynie tego, że tego chcesz. Taka jest prawda. Kochani, moja rada jest taka. Jeśli musisz przysięgać, to przysięgaj. Ale wołaj do Boga o łaskę dotrzymania tego, co obiecałeś. Bo nie jesteś Bogiem. Bo nie jesteś Bogiem. Także słuchajcie, to staropolskie, tak mi dopomóż Bóg, nie było nieuzasadnione. Nie było nieuzasadnione. Bo prawda jest taka, że nie znamy przyszłości. Jedyne, o czym my możemy zapewnić innych, to jest to, że rzeczywiście tak chcemy, ale nie jesteśmy w stanie być tego całkowicie pewni, gdyż nie znamy przyszłości. Jakub pisze w 4 rozdziale 14-15 werset. Co pisze? O tym. Jakub 4. Jakub 4, 14, 15, tak? Nie pamiętam, co tam pisze na pamięć. 4, 14, 15. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli, zrobimy to lub owo. No to jest tak naprawdę dokładnie ta sama dziedzina. Tam dotyczyło planowania biznesu, tu dotyczy przysiąg. Nie znamy przyszłości. Trzynasty werset. Znosi udrękę ktoś z was, niech się modli. Ratuje się ktoś, niech śpiewa. I znosić udrękę to jest słowo, które oznacza tyle, co być utrudzonym, doznawać niepowodzeń, nieszczęść. Drugi do Tymoteusza używa tego słowa kilka razy i chciałbym to zacytować. Drugi do Tymoteusza 2:3. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Czyli cierpienie jako żołnierz w tym przypadku oznacza takie wytrwanie na stanowisku pomimo przeciwności. I to jest pierwsze znaczenie tego słowa. To jest wytrwanie pomimo przeciwności, wytrwanie w tym trudzie, wytrwanie w walce, w boju. W wersecie 9 apostoł mówi o samym sobie, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów. Czyli to jest już, to słowo oznacza już nie takie wytrwanie w boju, wytrwanie w walce, ale oznacza wytrwanie w cierpieniu. Znoszenie udręki w cierpieniu wobec jakichś prześladowań, niczym złoczyńca tu jest. No wiemy, jak przed chwilą było powiedziane nawet, że był kamieniowany, statek się z nim rozbił, tak? I tak dalej, i tak dalej. Przeżywał naprawdę, Paweł naprawdę jest bardzo wielkim wzorem, jakie przeciwieństwa, jakie prześladowania można znosić ze względu na Ewangelię. I w tym samym 4:5. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp. Cierp. Wykonuj pracę ewangelisty. Pełnij rzetelnie swoją służbę. Znosi udrękę ktoś z was. W którymkolwiek znaczeniu tego słowa by nie użyć, to ta prawda, którą niesie ten werset, jest uniwersalną prawdą.
Nie wiem, jak się to dzieje, ale znacznie łatwiej przychodzi nam modlić się wtedy, kiedy cierpimy udrękę. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy chorzy i coś nas boli. Nawet ktoś kiedyś powiedział, że nieszczęścia, czy też problemy i trudności w życiu chrześcijan często Bóg dopuszcza do nas właśnie po to, żebyśmy się więcej mogli modlić. Bo Bóg chce mieć społeczność z nami. I wiecie, tak jak w życiu Hioba, te zewnętrzne rzeczy, te cierpienia jego nic nie znaczyły wobec tego, że osobiście poznał Pana. I zechciejmy pozostawać w tej perspektywie. Cierpi kto między wami, niech się modli. Napisał. Charakter się szlifuje, tak. I objawia, jak jest właściwie. Tak, tak, tak. Kochani, napisał kiedyś, nie pamiętam kto, ale mnie się bardzo podoba tytuł tego artykułu. To można w internecie znaleźć. Nie zmarnuj swojego raka. Jeden z chrześcijan napisał taki artykuł, pokazując, w jaki sposób w drodze chrześcijańskiej może chrześcijaninowi dopomóc nowotwór. Chociaż nikt z nas nie chciałby mieć nowotwora, nie? Co? Nie zmarnuj swojego życia. Nie zmarnuj swojego raka. Ty, krótko mówiąc, rak jako Boży dar do twojego życia, po to, żeby coś w nim zmienić. Całkowita zmiana perspektywy. Cierpienie jako Boży dar do twojego życia, aby coś zmienić. Ale jeśli chcemy cokolwiek naprawdę zmienić, ja już mówiłem o modlitwie, jeszcze raz o tym powiem, to zawsze każda prawdziwa zmiana musi zacząć się od życia modlitewnego. Musisz zacząć się modlić. Wiecie, zbór pański, w którym służymy z Krzysztofem, zbór pański, który zgromadza się w tym miejscu, te wszystkie rzeczy, które się dzieją, one zawsze zaczynały się od życia modlitewnego. Nigdy nie było inaczej. To, że zaczęliśmy, nie wiem, na pewnym etapie wydawać książki na przykład, zaczęło się od tego, że zaczęliśmy się, że przez lata modliliśmy się o to, żeby w Polsce ukazywała się dobra literatura. Daję tylko jeden przykład, ale ich są dziesiątki. Dziesiątki ich są. A wiecie, ile tu na tej sali wysłuchanych modlitw siedzi? Znosi ktoś udrękę, niech się modli. Ale to jest oczywiście napisane w pewnym kontekście prześladowań, które znosili od swoich, uwaga, braci w wierze, ci biedni. Oni znosili udrękę. Oni byli głodni. Bo zrzeli pola i dostali za to nic. Oni byli głodni. Oni, być może jeden, być może kilku z nich, doświadczyli nieprzebaczenia, doświadczyli jakiegoś odrzucenia ze strony braci, w efekcie czego sprawy trafiły do sądu i stracili życie. Ktoś cierpiał, bo sierotą został. Kobieta cierpiała, bo została wdową. Bo bracia w wierze wytoczyli proces. A jakże? Wszystko było fair. Lega artis, jak się to dzisiaj mówi. O co ma się modlić udręczony? Powiedzcie mi, czy ta modlitwa ma być taka jak z psalmu 139, werset 19, o gdybyś zechciał zabić bezbożnika? Taka ma być ta modlitwa? Nie, nie ma być taka. Oczywiście, że nie ma być taka. 1, 2 do 5. Muszę tylko otworzyć. Bo temat modlitwy to jest temat, który się tu przewija.
szczególnie 5. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. I to jest mądrość w sytuacji, w której dotykają nas doświadczenia wiary, które mają sprawiać wytrwałość. Gdy przychodzi doświadczenie, my normalnie nie wiemy, co z tym zrobić. Coś nas boli, coś nas udręcza. Tutaj, prawda, to jest nie tak, mi się to nie podoba. Co wtedy masz zrobić? Masz się modlić do Boga o mądrość. Mądrość i Bóg jej chętnie udzieli pod warunkiem, że nie masz rozdwojonego serca. Czyli, że nie chcesz służyć na przykład Bogu i mamonie. Jeśli nie masz rozdwojonego serca i chcesz służyć Bogu, to Bóg udzieli ci mądrości. I 5, 16 do 17. Módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czyli krótko mówiąc, wtedy, gdy modlimy się, mówiliśmy już przy okazji Hioba, kiedy modlimy się nie o siebie, kiedy nie jesteśmy absolutnym centrum wszechświata naszych modlitw, ale kiedy modlimy się o braci i o siostry, to jest postawa, która jest właściwa również wtedy, gdy znosi się udrękę. Naturalnie, kiedy człowiek cierpi, to jego sposób widzenia ma tendencję do zawężania się i do koncentrowania się na tym cierpieniu. Podczas kiedy powinniśmy modlić się raczej o innych, powinniśmy raczej rozszerzyć nasz sposób widzenia. I śpiewać. Jeśli ktoś się raduje, niech śpiewa. I to jest słowo takie, które pochodzi od wyrażenia psalm i oznacza, można by je przetłumaczyć jako psalmować. Więc tak na marginesie, jeśli ktoś uważa, że na nabożeństwach chrześcijańskich nie powinno być instrumentów muzycznych, to ten wyraz jednoznacznie zaprzecza takiej koncepcji, gdyż w dosłownym tłumaczeniu to jest tyle, co szarpać, trącać palcami. Czyli psalm 150. Mhm, psalm, bardzo dobrze, psalm 150. Co? Nawet perkusja tam jest, tak jest. Psalmować to znaczy trącać palcami, wiecie, ja gram na gitarze, więc psalmuję. Czy się to komu podoba, czy nie, jak to ktoś powiedział. W waszym zborze jest jak na cygańskim weselu, bo tylko gitarę słychać. Moim zdaniem to nie jest jak na cygańskim weselu, to jest tak, jak tu jest to określone. Psalmować. Jest pytanie... Dlaczego wtedy, gdy jesteśmy radośni, powinniśmy śpiewać? No, pytanie jest oczywiście przewrotnie zadane, bo normalnie jest tak, że kiedy jesteśmy radośni, to chce nam się śpiewać. Ja bardzo lubię, kiedy moja żona na przykład krząta się po domu i śpiewa coś tam. I to jest z chrześcijańskich pieśni, to jest takie miłe, słuchajcie, tak budujące. Róbmy to. Naprawdę... Nasze serce, to też działa w drugą stronę, nasze serce dozna rozradowania. Kiedy jest napisane, że mają być pełni ducha, to jest powiedziane, że między innymi przez psalmy i pieśni, tak? To się jakoś dzieje, że doświadczamy podniesienia również i naszego nastroju wtedy, kiedy z wdzięcznością śpiewamy Bogu. Przepraszam, co tam jest 19:5? Możemy przeczytać Rzymian 19:5. Możemy przeczytać Rzymian 19. Oj, to jest błąd w takim razie. Nie wiem, o co tam chodziło. Gdzieś mam notatki do tego, ale nie przy sobie. Nie, oczywiście, że nie może być Rzymian 19. Może 9. Nie wiem. Mm.
Nie wiem, naprawdę nie wiem. To jest jakiś głupi błąd, pewno mi się jakaś cyfra wstawiła, nie taka jaka powinna. Przepraszam was bardzo. W każdym razie to są miejsca, w którym występuje to słowo. Gdybyśmy konkordancję Stronga, ona występuje w 1 Koryntian 14 na przykład. 1 Koryntian 14. Zaraz to zobaczymy, zaraz skorygujemy ten błąd. Krzysiek, jakbyś mi mógł u Stronga znaleźć. 14, 15, ono występuje dwa razy. Będę się modlił. No, 15,9 jest 19,5. No. Przepraszam was bardzo, to jest błąd. 15,9 tam powinno być. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem. Tak pisze Paweł. Dwa razy jest to słowo, będę psalmował duchem i psalmował i rozumem. Jak to się psalmuje duchem? Nie wiem, nie chcę się w tej chwili zbyt głęboko w ten temat wdawać. I teraz jest jeden z ciekawszych fragmentów, jeden z fragmentów, z którego powszechnie znany jest list Jakuba. Z tego powodu, że jest tam opisane, jak zachowywać się wówczas, gdy ktoś choruje. Choruje ktoś z was, niech przywoła starszych zgromadzenia i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pana. A modlitwa wiary uzdrowi słabnącego i podniesie go Pan. A jeśli były grzechy, które popełnił, zostaną mu odpuszczone. Pierwsza uwaga ogólna. W liście rzekomo pozbawionym teologii znajduje się fragment, który ma znaczenie niewątpliwe eklezjologiczne. Mianowicie mówi o tym, że w zborze byli starsi w zgromadzeniu. I że była to grupa starszych. Nie jest tam wymieniony pastor, dajmy na to, czy jakkolwiek, tylko starsi. Nie ma tam kapłanów, tak? Tylko są starsi. Bardzo, bardzo istotny szczegół, który jakby no, często umyka uwadze naszej. Chorować. Choruje ktoś. To jest to pierwsze słowo. Choruje. Być bezsilnym, niemoc, ale także i choroba właśnie. Ogólnie jest to słowo, które oznacza chorobę i to taką chorobę fizyczną. Brak sił. Zaniemógł, jakbyśmy po staropolsku powiedzieli. Niech przywoła. Inicjatywa jest po stronie tego chorującego. On ma przywołać starszych zgromadzenia. To jest bardzo istotne. Z tego powodu, że to nie starsi zgromadzenia mają z tą inicjatywą wyjść. To my teraz na ciebie nałożymy rękę i dar uzdrawiania będziemy tutaj upraktykowali. Tylko, że ta inicjatywa ma być po stronie chorego i dzieje się to wszystko w lokalnym zborze pańskim. Druga rzecz. O starszych czytamy w pierwszym do Tymoteusza i w liście do Tytusa. Tam są wymienione ich kwalifikacje. Starszym więc nie jest ktoś, kto skończył wykład, szkołę teologiczną albo ktoś, kogo ustanowiła centrala tam czy gdzie indziej. Tylko starszym jest ten, kto posiada kwalifikacje starszego i zgromadzenie pańskie, zbór pański rozpoznał go jako starszego. Wiecie, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że bycie starszym jest pewnym rodzajem daru czy łaski od Boga. I nie wszyscy ten dar mają. I to, że ktoś, nie wiem, potrafi dobrze nauczać, to wcale nie znaczy, że od razu powinien być starszym. Bo starszy musi mieć pewien komplet cech.
cech, o którym mówił pierwszy list do Tymoteusza i list do Tytusa. To są jego kwalifikacje. Nie każdy taką łaskę ma. Powiedzcie mi, czy, bo tam jest powiedziane, który ma wierzące dzieci. Powiedzcie mi, czy przy całym swoim trudzie ktokolwiek z nas jest w stanie zapewnić, że jego dzieci wierzące będą? Oczywiście, że nie. Ale niewierzące nie dyskwalifikuje go. Według Tytusa chyba tak. Nie? Absolutnie. Zależy, w którym wieku są niewierzące. No, o, tak. Zależy, w jakim wieku je ma. Tak, tak. Wiecie, z mojego doświadczenia wychowania dzieci, raczej mógłbym powiedzieć coś takiego, że pomimo wszystko Bóg okazał mi tą łaskę, że moje dzieci są nawrócone. Pomimo wszystkich moich upadków, całej mojej głupoty, pomimo wszystkich tych różnych rzeczy, które mi się przydarzyły w życiu, przydarzyło w życiu zrobić, Pan Bóg okazał mi tą łaskę. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że bycie starszym to jest łaska. To jest łaska w całej rozciągłości, to jest łaska. Jeśli Bóg obdarza starszymi zbór, to to jest Jego łaska, bo starsi są darem dla zboru. Zbór rozpoznaje ich. Jak zbór ich rozpoznaje? I w ten sposób, że zwraca się do nich jak do starszych owiec. A doradź mi, a pomódl się za mnie, a pomóż mi w tym. Po prostu tak. I takie jest tu doświadczenie nasze ze Świętochłowic, że zbór rozpoznawał swoich starszych. Więc nie przyjechał nikt z centrali, żeby w teczce przywieźć akt nominacji na starszego. Ani nic takiego nie nastąpiło. Nie ma też takowej centrali, która to robi. Nie ma zresztą, całe szczęście, nie ma centrali, która mogłaby to zrobić. I to jest, wiecie, to jest błogosławieństwo tej organizacji religijnej, do której żeśmy się przyłączyli, że tam takiej centrali nie ma. Ale niestety bywa tak, że jest. Tak więc ci starsi to nie są jacyś, nie wiem, kapłani, którzy niosą jakieś te sukcesję apostolską, czy ktokolwiek taki. To są po prostu bracia. Starszy to jest po prostu większa owca, starsza. Starszy względem młodszego. To jest relatywne stwierdzenie, ale jest też obiektywne starszy zboru. Więc te jakby, ale te dwie rzeczy, one wchodzą z sobą, wzajemnie się uzupełniają, o tak to powiem. Więc ma wezwać starszych zgromadzenia, tych, do których Paweł mówi, paście stado Boże ochotnie, będąc przykładem dla trzody. Tych mają wezwać. Nie Nikolaitów jakiś tam, którzy uważają, że ponad ludem powinni być. Tylko tych, którzy swoim przykładem pasą trzodę Bożą. Mają ich wezwać i co? Kolejność. Niech się modlą. Patrzcie. To mi się podkreśli tak. Niech się modlą, namaściwszy go oliwą, a modlitwa. Czyli kolejność jest taka, modlitwa, namaszczenie oliwą i znów modlitwa. W kwestii namaszczania oliwą. Namaszczanie oliwą, jak wiecie, już od Starego Testamentu coś oznaczało. Oznaczało wyraz obecności Ducha Świętego, tak bym to powiedział. Pomazanie Duchem Świętym. Już w stosunku do kapłanów było praktykowane. Wiecie, ja nie chcę, nie chciałbym powiedzieć na przykład czegoś takiego, że namaszczanie oliwą to był sposób działania medycyny w tamtych czasach. Bo to by było zwyczajnie głupie. Z tego powodu, że, a często niestety jest to tak traktowane,
Czyli cały ten tekst by się sprowadzał do tego, módl się, przywołaj starszych zborów, żeby ci aspirynę dali, a potem znów się módl. Wybaczcie, ale ja nie wierzę, żeby w którymkolwiek wieku wszystkie schorzenia były leczone za pomocą namaszczenia oliwą. To jest po prostu głupie. Takie podtrzymywanie takiego twierdzenia, moim zdaniem, jest tu pewnego rodzaju symbolika, jest tu pewnego rodzaju krok wiary, który należy zrobić, i jest też tu wymagana wiary od strony starszych. Słucham cię. Zmiękczył oliwą. Tak. Bo wino działało dezynfekująco, ale stróbki, kiedy były twarde i odlatywały, to by się nigdy nie goiło, wtedy była oliwa potrzebna. Tak. Więc z całą pewnością na rany cięte czy otarcia stosowano oliwę. To było panaceum na wszystko. Ale to nie było panaceum na wszystko. Więc ja bym raczej stanowczo w tym tekście namaszczenia oliwą nie traktowałbym jako zabiegu leczniczego. Ale Ewangelii Marka, 6 rozdziale, jest taki fragment, jak Jezus posłał apostołów, tam drodze po prostu szli, głosili powiązka i tak dalej. Pisze tak, a oni wyszli i ogłaszali, aby się ludzie nawracali, wypędzali też wiele demonów oraz namaszczali oliwą wielu chorych i uzdrawiali. Ciekawe. Oni ich uznali. Tak. To jest ciekawe. Ciekawe. To umknęło mojej uwagi. Rzeczywiście sytuacja jest podobna. Czyli jakby to jest namaszczenie oliwą jest elementem cudownego uzdrowienia. Przy okazji kwestii uzdrowień, znaków, darów i innych historii w obecnych czasach, nie wiem, charyzmatycznych, ale nie tylko. Chciałem zwrócić uwagę, że tutaj, jeśli ten tekst traktujemy jako sposób wołania do Pana o cud uzdrowienia. Ja myślę, że ten tekst jest czymś takim. Nie? Tak? Gdyby namaszczali pestkę oliwy, to miałoby takie same działanie. Gdyby co? Gdyby namaszczali pestkę oliwy. Ale czym by namaszczali? Bo jeżeli ta oliwa nie ma żadnego sprawiać żadnego duchowego aspektu, nie ma żadnego uzdrowienia w oliwie samej jako oliwa, to po co ta oliwa? Po co ta oliwa? Proszę. Nie, to później. Tak. Chciałbym, ale do tej... Bo to jest bardzo ważny fragment listu Jakuba. Bo możemy się do tych środowisk charyzmatycznych odnieść. Tak. Po co będziesz brał różnego rodzaju środki medyczne? Pan cię uzdrowi. Masz gruźlicę? Po co jeździć do Bystry albo gdzieś pobierać jakieś... Jeżeli masz zepsuty żołądek, to po co? Żołądku, mówię ci, bądź zdrowy. Prawda? Po co będziesz brał różnego rodzaju środki? Więc my możemy wpaść w taką niebezpieczną, złą, niebiblijną interpretację. Tak. Prawda? Tak Bo przecież jeżeli Paweł posługiwał się Łukaszem jako lekarzem, z powodu czego? No tego, że był chory, no. Tak, i tak. To przytrzymywał. Ten kaganiec, jak to Jezus powiedział, nie zgniót tego tlącego się gniot. Czemu? No bo jeżeli jest ktoś chory, a żona przyniesie ci, medykamenty, albo nawet ziółka pogłaszcze cię po głowie, no jest ci lepiej? Oczywiście. No. Słuchajcie, przed chwilą został poruszony bardzo istotna kwestia. Mianowicie kwestia tego, że my jako chrześcijanie absolutnie nie jesteśmy przez Pismo Święte w żaden sposób zwolnieni ze stosowania normalnie praktykowanych lekarstw.
Nie ma takiego zwolnienia. Niestety w tym całym szaleństwie związanym z tymi różnymi charyzmatycznymi nieprawidłowościami zdarzają się opinie takie, że chrześcijanin to jest ktoś, kto się nie leczy, ponieważ Pan jest dla niego uzdrowieniem i w związku z tym on nie musi iść do lekarza, bo Pan Bóg w cudowny sposób, na przykład tak jak tu jest opisane, przywróci mu zdrowie. Kochani, był też przywołany apostoł Paweł, który sam potrzebował lekarza i wzywał do siebie Łukasza, lekarza umiłowanego, który sam zalecenia zdrowotne w charakterze dietetycznym dawał na przykład Tymoteuszowi, tak? Z powodu jego częstych chorób żołądka. Osobiście, kiedy ja myślę o tym fragmencie, to myślę raczej o sytuacji takiej, w której rzeczywiście jest potrzebny cud. Czyli krótko mówiąc, jakby to powiedzieć, normalne środki zostały już wykorzystane. Normalne środki zostały już wykorzystane, moment, i jakby doszliśmy do pewnego rodzaju ściany. Nasze zdrowie jest popsute, próbowaliśmy się leczyć i teraz co? Teraz jedynie zostaje nam jak ta kobieta przyjść do Pana Jezusa i dotknąć się Jego szaty. Proszę. Więc tutaj w wykładzie było podkreślane, że ten tekst dotyczy choroby fizycznej. Nie tylko, ja o tym jeszcze powiem. Właśnie, dlatego ja chciałbym właśnie posiłkować się, że następnie mówi, tak, jeżeli zgrzeszył, to znaczy jeżeli czuje się paskudnie, nie fizycznie, tylko duchowo. Bo my mamy chorobę fizyczną, my mamy chorobę psychiczną, ale my mamy chorobę duchową. Tak. I jeżeli ktoś duchowo choruje, jeżeli ktoś, znaczy po prostu w tym zakresie zaczyna wątpić, zaczyna być zwodzony, to wtedy ci starsi mający, jak na początku było powiedziane, władze poszczegawcze wyćwiczone mogą mu pomóc, bo mają kwalifikacje, mają mądrość, prawda? Tak. Ja o tym jeszcze powiem. Przepraszam jeszcze, bo grzech może być przyczyną choroby. O tym też powiem. Trochę cierpliwości. No, na mnie kiedy zadziałało? Choroba, takie paskudne kiepsko miałem, po prostu wezwałem starczyć na maślinie oleje i pomogło. No ja się wam muszę przyznać, że ja też zostałem z fizycznej dolegliwości uzdrowiony właśnie w taki sposób, że wezwałem starszych zboru, którzy mieli przyjść i namaścić mnie oliwą w imieniu Pańskim. Starszym zabrakło wiary, oliwy nie przynieśli, ale się modlili i zostałem uzdrowiony. To jest moje osobiste świadectwo. Ja miałem bardzo poważne takie uszkodzenie kręgosłupa związane z pracą, także mi paraliżowało mi nogi, traciłem czucie w nogach. Dziś szczególnie osoby, które współpracują ze mną, mogą z całą pewnością przyznać, że problemów z nogami wtedy, gdy stoję na drabinie czy w czymkolwiek, nie mam. I to było jednorazowe. Wiecie, to jest trudne do udowodnienia z tego powodu, że tego typu cuda, ja wierzę, że to był cud. Ja za to dziękowałem Panu Bogu jako za cud. Natomiast tego typu cuda to nie są znaki. To nie są znaki, które mają sprawić, że ludzie jakimś podziwie zaczną szukać Pana. To są cuda, jakby to powiedział, cuda zwyczajne, cuda utylitarne, które rzeczywiście służą uzdrowieniu. Czymś innym był cud w świątyni, kiedy Piotr i Jan wchodzili do świątyni i tam był gościu, który od 40 lat siadał w bramie zwanej Piękną, tak? I oni go tutaj uzdrowili i wszyscy wtedy byli w takim szoku, tak? To jest zupełnie inny sposób. To się dzieje w zborze, to się dzieje za zamkniętymi drzwiami mieszkania tego chorego. To się dzieje w sytuacji takiej, jakby to powiedzieć, pewnej zamkniętości. Ale chcę wam powiedzieć, że może tak, może tą część
omawiania tego tematu podsumuję takim zdaniem. Bogu podobają się kroki wiary. Jeśli coś jest napisane w Piśmie Świętym i będziemy to w sposób prosty praktykować, na przykład to, tak jak prosty sposób praktykujemy chrzest czy łamanie chleba, tak? Jeśli to będziemy w sposób prosty praktykować, to Bogu się to podobało będzie. I Bóg się do tego przyzna. Czy zawsze od razu uzdrowi? Nie zawsze. Nie możemy Bogu nakazać jakimś, nie wiem. Słuchajcie, Bóg nie jest dżidem, o tak to powiem, że kiedy się zrobi coś tam, to on zadziała zawsze tak. Proszę. Głośniej. Bóg ustalił środki wysłuchania, modlitwy. Tak. Tak. Tak, oliwa jest częścią. Tak, my nie rozumiemy, po co ta oliwa jest. Ale chcę wam powiedzieć, że ona tu jest. I że jest to właściwy środek. Ale jeśli ktoś umie, to mamy się modlić. Mamy się modlić. Mamy się modlić. Modlić się mamy. Jest na pewno Bożą wolą, aby modlić się o chorych. Nie ma cienia wątpliwości. Uzdrowić to jest to samo słowo, co zbawić. Sodzą. Tak? Ja miałbym wątpliwości, bo słowo zdrowie znaczy stan równowagi. Mhm. I ze zbawieniem raczej... Ale słowo greckie jest takie samo. Na uzdrowić i na zbawić. Ja rozumiem, że... No, ale zdrowie to znaczy stan równowagi. Że nie ma ani znaczy wysokiego ciśnienia, ani niskiego ciśnienia. Nie ma ani za wysokiej gorączki, ani pod gorączkiem. Jeżeli my mówimy, że ktoś jest niezrównoważony, to znaczy, że on nie ma równowagi psychicznej, prawda? Tak samo i fizycznej. Mhm. Więc niezależnie od tego, co znaczy dane słowo, u nas obowiązuje język polski i słowo zdrowie znaczy stan równowagi i nic więcej. A taki problem jest uzdrowić, nie zdrowie, tylko uzdrowić. Mhm. To znaczy, ja bym chciał stan równowagi. Ja bym chciał zacytować, jak ono występuje w liście Jakuba 1:21. To jest pierwsze jego wystąpienie. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. To jest dokładnie to samo słowo o zbawianiu duszy. 2:14. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy ta wiara może go zbawić? Jest ewidentnie mowa o zbawieniu wiecznym. I 4:12. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Czyli we wszystkich pozostałych wystąpieniach tego słowa w liście Jakuba mamy mowę o zbawieniu wiecznym. O uratowaniu. Okej. Aczkolwiek to słowo też może oznaczać uzdrowienie od fizycznych cierpień. Natomiast to, co jest tu ciekawe, to jest chory, wyrażenie chory. Tu jest słabnącego. O, to jest to słowo. Spracowany, zmęczony, w znoju, trudzie, chory. Hebrajczyków 12:3. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie prześladowania wobec ciebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Teraz nie wiem, czy to jest to upadli na duchu, czy utrudzeni, ale chodzi o
o to, żeby zachować się w sposób właściwy wobec tych sytuacji, które przychodzą na nas i nie pozwolić się pogrążyć przez nie. Także to słowo w znoju trudni się Pan uzdrowi słabnącego i podniesie go. Podnieść, wstać, podnieść, z martwych wstać także. Także wzbudzić z martwych. To jest kolejne podniesienie. Jak widzimy, wszystkie te słowa odnoszą się do rzeczywistości fizycznej, mogą się odnosić do zdrowia fizycznego, jak też i do duchowego. Gdyż to, co już zostało zauważone, że w tym samym kontekście, w tym samym ciągu myśli znajduje się również odpuszczenie grzechów. W wyraźnej zależności. A jeśli były grzechy, które popełnił, zostaną mu odpuszczone. Czy choroba może być skutkiem grzesznego życia, grzechu? Może być. Może być. Czy zawsze choroba jest skutkiem grzesznego... Dziecko się urodzi chore, jaki ma grzech? A jest dawny. Tak. Tak, oczywiście. Oczywiście. Więc, kochani, jakkolwiek wszyscy upadamy, jak napisał Jakub też, nie możemy. I to jest kolejny temat. To jest kolejny temat, który zahacza o kwestię bluźnierstwa. Nie wiem, czy zauważyliście. Kolejny temat zahaczający o kwestię bluźnierstwa. Bracie, ty widocznie chorujesz, bo grzeszysz. Czy ktokolwiek z ludzi może wypowiedzieć takie zdanie? Ale wiemy, że tak może być przecież. Może tak być. Więc dostrzegamy naszą fizyczną dolegliwość i przywołujemy starszych zboru, tak? I przy tym wszystkim odbywa się też i, przynajmniej moim zdaniem, powinno odbywać się również wyznawanie grzechów. Te rzeczy są gdzieś obok siebie. I to wyznawanie grzechów powoduje to, że Pan odpuszcza te winy. Ślepego powiedział, że na chwałę. No właśnie, więc tak jest. Ślepo urodzonemu powiedział, że na chwałę Bożą jest ślepo urodzony, tak? A zapytywali przecież, on zgrzeszył, czy jego ojcowie, że się ślepym był urodził, tak? A w trzecim Jana pisze, że umiłowani modlę się o to, aby się we wszystkim dobrze powodziło, abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma wyszedł. Tak, tak. Jak najbardziej. Kochani, zresztą to działa w obie strony. Jeśli ktoś jest przygnębiony, bo źle idzie w jego życiu, bo nie jest zadowolony ze swojego własnego postępowania, to on fizycznie też popadnie w jakąś słabość. Niestety, jesteśmy pewnego rodzaju całością. I zdrowe nasze ciało wpływa na dobre nasze samopoczucie, jak i chore ciało powoduje, że psychicznie czujemy się trochę zmaltretowani, ale w drugą stronę to też działa. Kochani, nie mogę dłużej o tym mówić, bo trzeba kolejny ten... Przerwa? Dobra, to przerwa jest.